Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w recenzji 36 tomu kolekcji Mistrzowie Polskiej Fantastyki. Niby sporo, ale jak coś, to za parę dni zostanie wydany tak oficjalnie 55 tom, czy już nawet jest, więc no nie zaprzeczam, trochę w tyle jestem. W każdym razie, dzisiaj zajmiemy się Demonami Leningradu, autorstwa Adama Przeszty, pierwotnie wydanymi 18 września 2011 roku przez Fabrykę Słów. Bardziej nie przedłużając, zapraszam do oglądania. W Demonach poznamy losy majora Aleksandra Szaszki-Razumowskiego, oficera GRU, czyli Głównego Zarządu Wywiadowczego, i jego dzielnych kompanów, którzy na polecenie partii trafiają do Leningradu, a zająć się tam mają plagą pod postacią kanibali zwących się doskonałymi. Nikt jednak nie zakłada, że ze sprawą wiążą się siły nadnaturalne, a sami ludożercy obdarzeni są niezwykłymi mocami. Kurczę, kolejna dobra książka i kolejny raz, gdy widzimy się z autorem na bardzo krótko, bo tym razem raptem na dwie powieści. Naprawdę uważam to za krzywdzące, że Eddie Press, wydawca kolekcji, dogadał się w taki, a nie inny sposób z pisarzami i rozplanował kolekcję, promując osoby pokroju ziemiańskiego, który w przedłużeniu kolekcji dostał kolejne 10 tomów. Jasne, wiadomo, że Ahaja była sporym sukcesem w kraju za Wisłą i chcieli tutaj serię pewnie promować nazwiskiem autora. Z drugiej strony jednak ta kolekcja dedykowana była do osób, które przecież dopiero chcą poznać polską fantastykę, niezależnie jak słaba by nie była, i faktycznie można było dobrać tytuły tak, by widz po zakończeniu kolekcji miał wrażenie, że polski rynek to dobry rynek, a w obecnej formie wydaje się co najmniej bardzo przeciętny. Jak nie słaby. No ale to taka króciutka dygresja, by przedłużyć materiał, rzecz jasna. Co mi się tutaj podobało? Myślę, że przede wszystkim bohaterowie, wypełnieni mnóstwem charakteru, na czele z Razumowskim, sprawiają, że traktujemy ich jak żywe istoty, na których losem można faktycznie się przejąć, i nie można powiedzieć, że jakaś tutaj postać jest niepotrzebna, czy denerwuje czytelnika. Jest to też jeden z niewielu póki co przypadków w ramach kolekcji, gdzie pojawia się faktycznie silna i ciekawa bohaterka, Wiera Turku, która zostaje znaleziona przez Razumowskiego w Leningradzie i decyduje się ją włączyć do swojej drużyny i rzecz jasna wyszkolić. Wiera pokazuje, co to desperacja, chęć walki o swoje dobro, a jednocześnie nie tworzy się z niej krystaliczno czystej postaci. W ogóle raczej nie można żadnej postaci określić jako dobrej, przynajmniej w szablonach, jakich określamy bohaterów dzisiaj w ramach nauk etycznych, jakie poznajemy obecnie. Potrafią robić nieraz obiektywnie złe rzeczy. Razumowski wykorzystywał seksualnie kobietę w zamian za ochronę. Oszukują jak tylko mogą partii, choć tutaj oczywiście można się kłócić, czy to takie złe. No i załatwiają własne prywatne porachunki w ramach służby. Rzecz jasna, zważywszy na czasy, w jakich im przyszło żyć, trudno oceniać ich wybory zero-jedynkowo. Możliwe, że bez całego kombinowania ktoś by ich dopadł i tak z dupy oskarżył o zdradę, szpiegostwo itd., ponieważ ZSRR nie było zbyt normalnym państwem, co dobitnie też nam autor pokazywał w ramach historii, i podbiera to potem glosą, która podobnie jak w przypadku Komudy i Pilipiuka pokazuje doskonałą wiedzę w obszarach historycznych, w jakich danych autor operuje. Znaczy, chodzi mi o wiedzę historyczną, Pilipiuk glosy nie umieścił na tyłach swoich książek, a szkoda. Sama konstrukcja książki to z kolei zbiór krótkich opowiadań, dość sprytnie ukrytych. O co mi chodzi? Ano o to, że autor pisze to w sposób chronologiczny. Wydarzenia są jakby ciągłe, ale jednocześnie można wyczuć, kiedy kończy się każde poszczególne opowiadanie, a zaczyna kolejne. Nie przeszkadza mi to zbytnio, bo książka całościowo jest dobra i domyka wszystkie wątki na sam koniec. O żadnym niedosycie nie ma co mówić, ponadto no jest tam sporo akcji, wątki fantazy są też bardzo ciekawe, ponieważ no nie idzie to w typowe fantazy, skupia się na kanibalizmie i różnych mrocznych rytuałach z nim związanych, także bardzo spoko to wszystko się prezentuje. Kurczę, i pomału zbliżam się do końca recenzji. Chciałbym powiedzieć o jakichś wadach, ale naprawdę nic mi nie przychodzi do głowy. Na pewno nie jest to tytuł idealny, bo takie na zawsze zostają w pamięci, a tutaj już część faktów mi wyleciała i pewnie za niedługo już w ogóle nie będę o tej książce pamiętał, ale jest to ciągle cholernie dobry tytuł. Dlatego w związku z tym muszę go wam polecić. Jak zwykle gruba, twarda oprawa, estetycznie wykonana okładka i 365 stron lektury za jedynie 16,99 kusi człowieka, i w tym wypadku słusznie. No to co tu jeszcze robicie? Do księgarni! Ale to już. Z panem Szczęstą widzimy się jeszcze raz, więc rankingu jeszcze tutaj nie robię. Tymczasem pożegnam się po prostu. Trzymajcie się, do zobaczenia.
Na kanale wkrótce recenzja ostatniego rozkazu ze Star Wars i Doliny Zombie z Gothica. Na razie.